Marzenia ekologiczne papieża Franciszka zresztą nie tylko jego, myślę, że są znane już od czasu, gdy świat ujrzał encyklikę Laudato Si i można powiedzieć, że cały jego pontyfikat ma to do siebie, że ta kwestia ekologiczna jest bardzo podnoszona. Amazonia jest o tyle ciekawym miejscem dla kwestii ekologicznej, że jako miejsce bogactwa biosfery rzeczywiście wpływa na całą ziemię, i tak jak zauważone jest w samej encyklice, ziemia amazońska jest również nasza, to znaczy nie tylko jest to ziemia tych ludzi, którzy tam mieszkają, ale ona jest bogactwem całej ludzkości. A podjęcie przez Kościół istotnych kwestii związanych z ekologią może również, tak jak jest napisane w owej, w owej adhortacji. Może również zainspirować inne regiony Ziemi do stawiania czoła swoim własnym wyzwaniom. To, co najpierw jest podkreślone w owej adwokacji w kwestii ekologicznej, to jest przedstawienie przede wszystkim bardzo solidnego takiego fundamentu teologicznego. Często dzieje się tak, że możemy odczytywać wypowiedzi czy dokumenty papieża Franciszka czy magisterium Kościoła w kwestii ekologicznej w takim kluczu powiedziałbym socjologicznym, nie wiem, ekonomicznym, politycznym, a tymczasem, tak jak w, w tej adhortacji podkreślono, Jezus Chrystus, czyli Pan, jest tym, który troszczy się o nas, ale też swoją troską uczy nas Troszczyć się o naszych braci i siostry i o środowisko, które on sam nam ofiaruje. I to, jak pisze adhortacja, to jest pierwsza ekologia, jakiej potrzebujemy. Czyli najpierw solidny fundament. Przytoczone są też słowa papieża Benedykta, że ludzkość powinna zwracać uwagę na związki, jakie istnieją pomiędzy ekologią naturalną, to znaczy poszanowaniem przyrody. A ekologią ludzką, zarówno w tym wymiarze indywidualnym, jak i wymiarze społecznym. I przypomnienie na nowo tego hasła z encykliki Laudato Si, że we wspólnym domu wszystko jest ze sobą powiązane. Czasami znaczenie mają również słowa, których używamy. Często w języku potocznym mówimy o tym, że my mamy. Bogactwa, czy bogactwa naturalne, i w sposób naturalny myślimy, że, że to jest tylko, jak jest jakieś bogactwo, to jest kwestia, że można z niego korzystać. Tymczasem adhortacja mówi, że puszcza jest nie tyle i nie tylko bogactwem, ale jest zbiorem bytów, z którymi należy utrzymywać więzi. Jest zbiorem bytów, którymi należy. Utrzymywać więzi. Jak to odczytać? Nie do przecenienia, tak podkreśli adhortacja, jest tutaj doświadczenie rdzennej ludności, która przeżywa, przeżywa w sposób bardzo esencjalny swój związek z naturą ją otaczającą i pozostaje na tym terytorium pozostając na terytorium Amazonii, w sposób najlepszy potrafi zadbać. O to, co się tam dzieje. A z drugiej strony, szkody, jakie są wyrządzone przyrodzie, dotykają ich w bezpośredni sposób, gdyż, jak sami mówią, jesteśmy wodą, powietrzem, ziemią i życiem środowiska stworzonego przez Boga. Tymczasem Amazonia jest miejscem, w którym można obserwować wiele niesprawiedliwości i przestępstw. Począwszy od tych najgorszych, to znaczy od odbierania życia rdzennym mieszkańcom, zmuszania ich do migracji, a z drugiej strony do tego, co jest podyktowane chciwością człowieka, może nawet niekoniecznie krajów, które są bezpośrednio na tym terytorium, ale no, różnych grup interesów międzynarodowych, te z kolei. Prowadzą do niszczenia przyrody, nadmiernej eksploatacji i do niszczenia środowiska. Adhortacja zwraca również uwagę, że y, rzeczywistością Amazonii jest woda. Y, ona jest takim spoiwem całego ekosystemu. I opisuje, tak jak y, ksiądz arcybiskup Gondecki to podkreślił, opisuje tę kwestię rzeki Wielkiej. No, w sposób poetycki przytoczę takie piękne zdanie: W Amazonii woda jest królową, rzeki i strumienie są jak żyły, a z nich pochodzi całe życie. Albo fragment poezji, nie wiem na ile jaki jest wierny tekst polski temu, co było po hiszpańsku prawdopodobnie zapisane. Ci, którzy wierzyli, że rzeka jest lasem do zabawy, mylili się. Rzeka jest bardzo delikatną żyłą na powierzchni ziemi. Rzeka jest liną, której czerpią, której czepiają się zwierzęta i drzewa. Jeśli pociągną za mocno, rzeka może wybuchnąć, może eksplotować i zbryzgać nam twarz wodą i krwią. Koniec cytatu. I wobec takiej rzeczywistości, oczywiście wobec zagrożeń, Kościół chce wzmocnić krzyk, który dochodzi z tamtego miejsca i przypomina, że Bóg Ojciec, który stworzył każdy byt we wszechświecie z nieskończoną miłością, wzywa nas, byśmy byli Jego narzędziami, by usłyszano wołanie Amazonii. I bardzo konkretnie na przykład proponuje stworzenie systemu normatywnego, międzynarodowego, zapewniającego ochronę istniejących tam ekosystemów. I oczywiście nie stanie się to bez bardzo podstawowej pracy, do której Kościół wzywa. Jest to praca nad ludzkim sumieniem. By to sumienie. Nie tylko tych rdzennych mieszkańców Amazonii, ale nas wszystkich, nie stawało się nieczułe na problemy ekologiczne i nie pogrążało się w konsumpcjonizmie. Ekologia integralna nie zadowala się naprawą systemów technicznych lub decyzjami natury politycznej, ale zawiera w sobie aspekt edukacyjny. A ta edukacja, choćby dla Amazonii, jest piękna. W punkcie 28 została opisana w ten sposób: Takie jest znaczenie najlepszego dzieła edukacyjnego, pielęgnować bez wykorzenienia, rozwijać bez osłabiania tożsamości i promować bez zawłaszczania. Dziękuję.